Chciałbym dzisiaj poruszyć króciutko, bo jest możliwe w tak krótkim czasie, kilka kwestii dotyczących generalnie paliw z odpadów. Na początek to, co wielokrotnie już pokazywałem na różnych forach, woli wyjaśnienia, jak to na tej takiej dość prostej mapie uwzględniającej odpady niebezpieczne i nieniebezpieczne i niebezpieczne wygląda ulokowanie, powiedzmy, paliw alternatywnych. A wśród tej grupy, czyli tych około 19, 12, 10, a wśród tej grupy specjalnej grupy paliw charakteryzującej się ściśle określonymi właściwościami jakościowymi, wytwarzanymi w określonym procesie produkcyjnym, niestety obarczonych cały czas tym odium tego kodu odpadowego, co z moją logiką inżynierską niestety mocno się kłóci. Uważam, że takie paliwa wytwarzane w dedykowanym procesie charakteryzujące się ściśle określonymi właściwościami nie powinny być już odpadem, a powinny stanowić produkt, o czym troszeczkę więcej może na koniec tej prezentacji. Jak wygląda w uproszczeniu aktualnie sytuacja, o tym już pewnie wielokrotnie była mowa. Mamy około 100 producentów takich paliw wytwarzanych na bazie odpadów i szacowany potencjał produkcyjny w kraju to jest około 3,5 do 5 milionów ton dedykowanych do produkcji energii paliw z odpadów. Jak wiemy, w instalacjach termicznego przekształcenia odpadów, które zaczęły już funkcjonować, całe szczęście, na rynku, a mamy nadzieję powstaną kolejne, przetworzymy może w porywach do około 2 milionów ton, jak się uda. Tak więc pozostaje nam cały czas duża ilość odpadów do zagospodarowania, które w tej chwili przyjmują cementownie. No tutaj jest troszeczkę przeszacowane, ale około w tej chwili 1,2 miliona ton zużywa się w cementowniach. Mówi się, że 1,5 miliona ton jest możliwe do spalenia. Ten poziom, średni poziom zastąpienia paliwa pierwotnego w cementowniach to w tej chwili średnio wynosi około 50%, jeśli dobrze pamiętam. W niektórych przypadkach dochodzi nawet do 80%. Myśmy nie tak dawno, kilka miesięcy temu, realizowali z firmą Lafarge, z oddziałem badawczo-rozwojowym z Francji, taki projekt dotyczący pirolizy odpadów komunalnych, produkcję karbonizatu, który mógłby w 100% zastępować paliwo pierwotne właśnie wprowadzane do pieca cementowego. Jak ten projekt dalej się potoczy, to czas pokaże. Być może takie rozwiązania również będą miały miejsce. Kilka lat temu badaliśmy właściwości SRF-u na podstawie ankiet przeprowadzonych wspólnie z przeglądem komunalnym. Jak Państwo widzicie, no oczywiście nie dostaliśmy ankiet od wszystkich respondentów, natomiast było kilkanaście odpowiedzi i na podstawie tych odpowiedzi tutaj widzicie Państwo, że wartość opałowa tych paliw wytwarzanych na bazie odpadów jest bardzo dobra. Mieściła się w przedziale 15 do 20 megajouli na kilogram. Zawartość chloru w przedziale od 0,6 do 1, co odpowiada klasie trzeciej, jeśli chodzi o jakość paliwa według tej normy EN 15359. Natomiast nielimitowane według tej normy parametry, czyli zawartość wilgoci, zawartość popiołu, mieściły się no, w takich przedziałach, czyli wilgoć maksymalnie do 30, tam około 6%, zawartość popiołu czasem zdarzała się powyżej 20%. Mimo to uważam, że te paliwa to naprawdę są produkty o bardzo dobrej jakości, nadają się idealnie do produkcji energii w różnych układach technologicznych. No, jeśli mówimy o prawie regulującym kwestię termicznego przekształcenia odpadów, to ja tutaj nie będę oryginalny, pokazując te wszystkie wybrane, kluczowe akty prawne, więc nie będę się tutaj specjalnie może nad nimi rozwodził, bo Państwo z branży doskonale to wszystko znacie, co Was ogranicza, co Was limituje w realizacji tego procesu termicznego przekształcenia odpadów. Tak samo nie będę się specjalnie rozwodził, wiadomo, że realizacja termicznego przekształcenia odpadów musi być zgodna ze wszystkimi wymogami, które są prezentowane w tych poszczególnych urządzeniach w zakresie parametrów termicznych realizacji procesu, w zakresie monitoringu, konieczności rozszerzonego monitoringu emisyjnego, jak również spełnienia podwyższonych standardów emisyjnych dla takich instalacji.
Znaleźliśmy się w sytuacji od nowego roku takiej, że no, teoretycznie funkcjonuje zakaz składowania odpadów. Tych określonych, o określonych kodach, wymienionych tutaj i z grupy 20, czyli generalnie te odpady, które no, spełniają czy nie spełniają tego warunku, nie mogą być składowane, tych warunków nie mogą być składowane na składowiska odpadów. Co się z nimi w tej chwili dzieje, ja naprawdę nie wiem. Moim zdaniem no, nie wyparowały. Coś z nimi trzeba zrobić. Ciekawą tutaj sprawą jest to, że na składowiskach można teoretycznie składować odpad 19, 12, 10, czyli na przykład tą frakcję nadsitową w jakiś sposób prosty przetworzyć, przekodować ją na kod 19, 12, 10 i taką możliwość teoretycznie to rozporządzenie daje. No ale oczywiście to by się kłóciło z zasadami logiki i z ekonomicznym podejściem do całej sprawy. Także nie ma innej możliwości, musimy intensyfikować działania związane z wykorzystaniem paliwowym, z wykorzystaniem metod termicznych do przetworzenia naprawdę dużych ilości odpadów o charakterze palnym. Jak Państwo zapewne wiecie, no odpady teoretycznie mogą być źródłem energii odnawialnej. Oczywiście to wszystko zgodnie z ustawą o odpadach, część energii z termicznego przekształcenia odpadów zawierających frakcje biodegradowalne mogą stanowić energię z odnawialnego źródła. Do tej pory, no już to jest uchylone, z odpadów komunalnych można było tą energię rozliczać w ilości 42%. W tej chwili czekamy na wejście nowego rozporządzenia, zgodnie z którym będzie możliwe rozliczanie energii odnawialnej w dwojaki sposób, w oparciu o bezpośredni pomiar albo na podstawie ryczałtowej zawartości energii chemicznej frakcji biodegradowalnej w tych odpadach. Tutaj przykładowo dla wybranych odpadów pokazane są te współczynniki. Skąd one się wzięły? Czy na przykład dla osadów ściekowych to 0,9 jest wartością prawidłową? No to pokazuje, że na podstawie badań, które prowadziliśmy w Instytucie zawartości frakcji biodegradowalnej w osadach ściekowych, widzicie Państwo, że rzeczywiście średnio ten poziom 90% w osadach ściekowych bez problemu powinien być spełniony, więc tutaj nie trzeba będzie żadnych w zasadzie pomiarów zawartości tej frakcji wykonywać. Inaczej jest w przypadku paliw wytwarzanych z odpadów, bo jak widać na tym wykresie dla różnych badanych próbek zawartość tej frakcji biodegradowalnej w takich paliwach wytwarzanych z odpadów no, zmienia się dość istotnie, powiedzmy od poziomu 35% w niektórych przypadkach, a dochodzi prawie do 90% innych. Więc tutaj, gdyby chciano rozliczać tą energię wytwarzaną na bazie właśnie takich paliw, konieczny będzie za każdym razem pomiar zawartości tej frakcji biodegradowalnej w takim paliwie. I jak wygląda generalnie na tle Unii Europejskiej ilość energii odnawialnej wytwarzanej z wykorzystaniem akurat odpadów komunalnych? W Unii Europejskiej to jest, no w roku 2013 to było około 5%. Na tym tle Polska wypadła dość, no wypadła słabo generalnie, bo podano tutaj na tym wykresie 1%, to są dane z Urzędu Regulacji Energetyki. Ja prawdę mówiąc nie wiem skąd ten 1% się wziął, bo o ile mi wiadomo to spalarnia odpadów w Warszawie chyba nie miała koncesji na rozliczanie energii odnawialnej. Być może tutaj uwzględniono biogaz z rekultywacji składowisk odpadów komunalnych, no naprawdę trudno mi powiedzieć, ale generalnie na tle Unii Europejskiej sytuacja u nas nie jest najbardziej korzystna i nowe spalarnie odpadów, czy również potencjalne wykorzystanie w energetyce tych odpadów daje szansę na to, żeby to troszeczkę zmienić. Bardzo ciekawy zapis pojawił się w ustawie o odpadach dotyczący pirolizy i zgazowania paliw z odpadów, a mianowicie jak czytamy, wszystkich przepisów z ustawy o odpadach, czyli tych, o ile dobrze pamiętam, artykułów od 155 do 162, nie stosuje się do instalacji zgazowania lub pirolizy odpadów, a
te procesy akurat szczególnie nas w Instytucie interesują. Jeżeli powstaje gazy w wyniku procesu zgazowania lub pirolizy, są oczyszczone w takim stopniu, że przed spaleniem nie stanowią już odpadów i nie mogą spowodować emisji większych niż w wyniku spalania gazu ziemnego. Nie do końca precyzyjny moim zdaniem zapis. Nie wiadomo, w jakim urządzeniu ewentualnie ta emisja miałaby powstać. Można się oczywiście domyśleć, że trzeba stosować taki standard, jaki obowiązuje konkretne urządzenie, w którym taki gaz jest spalany. No i w świetle tego zapisu wydaje się, że takie instalacje zgazowania lub pirolizy paliw generalnie nie powinny podlegać uwarunkowaniom do termicznego przekształcenia odpadów. Nie mamy tutaj do końca jeszcze jasnego stanowiska z Ministerstwa Środowiska. Nie bardzo wiedzą, jak to interpretować. My zgazowujemy odpady, robimy takie prace, prowadzimy projekt również, który ma zakończyć się wdrożeniem instalacji zgazowania, w zasadzie współzgazowania osadów ściekowych właśnie w mieszankach z paliwami, stałymi paliwami wtórnymi. Po to się to zgazowanie prowadzi, żeby wytworzyć gaz procesowy, który następnie najkorzystniej spalić jest w silniku po to, żeby napędzać prądnicę, generator prądu i produkować energię elektryczną. A więc bierzemy pod uwagę silnik jako urządzenie emitujące spaliny. No, dla silników gazowych spalających metan czy paliwa gazowe, tych małych, bo generalnie mówimy o instalacjach mniejszych, takie, które funkcjonowałyby w układach rozproszonych, w zasadzie nie ma standardów emisyjnych. No więc wydawałoby się, że w zasadzie dowolny gaz możemy w tym silniku spalić i nie musimy się w ogóle przejmować emisją z takiej instalacji przetwarzającej w układzie zgazowania paliwa z odpadów. No ale jednak limituje nas tutaj w jakiś sposób, no, limitują nas wymogi odnośnie jakości gazu wprowadzonego do takiego silnika. Bo wiemy, że byle jakiego gazu do silnika nie można wprowadzić, a surowy gaz ze zgazowania charakteryzuje się, no, niestety niezbyt korzystną charakterystyką fizykochemiczną i może zawierać bardzo różne substancje, które niekorzystnie będą oddziaływały na elementy silnika, no więc nie jesteśmy szaleńcami, wiemy, że tak czy inaczej ten gaz musimy oczyścić do takiego poziomu, żeby te wymagania jakościowe dla silnika spełnić, więc spodziewamy się, że emisja mimo wszystko, mimo braku konieczności mierzenia jej będzie jednak niska i porównywalna prawdopodobnie ze spalaniem metanu w takim samym urządzeniu. Wracam do paliw wtórnych. Generalnie od lat próbujemy lansować taką tezę, że bez energetyki i ciepłownictwa zagospodarowanie paliw wtórnych w Polsce, no, będzie bardzo trudne, pełnego strumienia, a być może praktycznie niemożliwe. Czy energetyka jest technologicznie przygotowana do spalania paliw wtórnych? Moim zdaniem bezproblemowo można to robić. Oczywiście my rekomendujemy za każdym razem przeprowadzenie testów, no, referencyjnych, weryfikacyjnych, czy w danym urządzeniu podczas współspalania z paliwem bazowym nie wystąpią jakieś problemy eksploatacyjne. No i oczywiście badamy parametry operacyjne kotła i parametry emisyjne, żeby potwierdzić, że wszystko jest w porządku i wszystko jest zgodnie z wymogami legislacyjnymi. No oczywiście, jeśli mówimy o zastosowaniu paliw w energetyce, to mamy na myśli przede wszystkim odpady charakteryzujące się, no, takimi parametrami, czyli między tam 6 to jest już bardzo, bardzo słabo, ale generalnie powyżej 10 na pewno megajouli na kilogram do 18. Tu jest 18, bo to jest jeszcze przed paru lat, przed 2-3 lat. Cementownie w tej chwili już mają bardziej zaostrzone wymogi odnośnie jakości tych odpadów przyjmowanych do procesu produkcyjnego. Oni chcą już zazwyczaj powyżej 20 megajouli. No więc ten przedział od 10 do 20 to mógłby być bezproblemowo próbowany zostać zagospodarowany w istniejących urządzeniach energetycznych, ewentualnie w dedykowanych nowych kotłach budowanych na potrzeby, no, przede wszystkim gmin, które borykają się teraz z problemem zagospodarowania
odpadów wytwarzanych w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych. Jeśli bralibyśmy pod uwagę możliwość wdrożenia takich paliw w energetyce i ciepłownictwie, no to oczywiście są różne warunki dla zaistnienia takiego rozwiązania. Oczywiście mówimy tutaj o jednoznaczności całego systemu pod względem prawnym, czyli musi być jasne, czy będzie rozliczana ta energia z tych odpadów, czy nie. No oczywiście ważny jest też ten system handlu emisjami, a najważniejszą kwestią moim zdaniem dla istniejącej energetyki i ciepłownictwa to jest to, czy to będzie dalej odpad, czy produkt. Najprawdopodobniej zostanie to dalej odpadem. Z mojego punktu widzenia no nie jest to technicznie słuszne, no ale takie mamy prawo, ale za chwilę jeszcze kilka słów o tym, może więcej. Oczywiście musi być zabezpieczony strumień takiego paliwa, bo inaczej nikt się nie zdecyduje na podjęcie ryzyka przeprowadzenia pewnych zmian modernizacyjnych, drobnych nawet, żeby podjąć się takiego procesu w istniejących układach energetycznych. A przede wszystkim musi się to ekonomicznie opłacać, bo inaczej nikt nie będzie realizacją takiego procesu zainteresowany. No i to, o czym mówiłem, czy to jest możliwe? W świetle obowiązującego prawa te cztery warunki, które są tam ładnie w ustawie o odpadach w detalach opisane, moim zdaniem bezproblemowo dla tych paliw można spełnić. Dlaczego jest problem, żeby przekształcić te paliwa w produkt? Ja naprawdę nie jestem w stanie tego jakoś ogarnąć swoim rozumem. Takie próby podjęto w niektórych krajach europejskich. Tutaj przykładowo mam pokazane Włochy, ale wiem, że w Holandii, bodajże w Austrii również takie próby wyłączenia tych paliw spod legislacyjnego procesu dotyczącego gospodarowania odpadami no podjęto. Włosi sobie wprowadzili jeszcze dodatkowe, bo to jest oczywiście ta norma, o której już na początku wspominałem, która pozwala klasyfikować paliwa wytwarzane na bazie odpadów do poszczególnych klas, IGS-5. Oni zdecydowali się, że tylko trzy, te najwyższe, najlepsze klasy byłyby tymi, które są wyłączone spod pewnych regulacji dotyczących termicznego przekształcania odpadów. Wprowadzili sobie jeszcze dodatkowe wymogi odnośnie zawartości metali ciężkich. No i narzucili, w jakich to warunkach, w jakich układach mogłoby być przetwarzane, tak żeby tych wszystkich restrykcyjnych wymogów nie musieć koniecznie spełniać. Ale z tego co wiem, to raczej to wyłączenie dotyczy tak naprawdę przede wszystkim kwestii logistycznych i transportowych. Wszystkie kwestie związane z wymaganiami dotyczącymi parametrów procesowych i parametrów emisyjnych są spełniane tak jak dla termicznego przekształcenia odpadów. Więc patrząc z tej perspektywy, jeszcze raz mówię, że teoretycznie jest taka możliwość wyłączenia tych paliw wytwarzanych na bazie odpadów spod wymogów ustawy o odpadach, natomiast w praktyce ja bym jednak specjalnie na to nie liczył, że to się w Polsce uda zrobić. No i tą krótką prezentację, no, tym podsumowaniem chciałbym zakończyć. Państwo sobie dokładnie zdajecie sprawę, jaki jest potencjał tego naszego krajowego rynku, jeśli chodzi o ilość odpadów i tutaj mamy naprawdę do dyspozycji potężną ilość materiału, który może być bezproblemowo termicznie przekształcany w różnego rodzaju układach termicznego przetwarzania. Naszym zdaniem konieczne jest włączenie energetyki zawodowej, cieplnej do tych działań zmierzających do zagospodarowania całego strumienia odpadów palnych. No i to się dzieje. Tak naprawdę takie próby są podejmowane, prowadzone, no, o nich się specjalnie dużo nie mówi, ale mam nadzieję, że w niedługim czasie uda nam się wspólnie ten problem zagospodarowania solid recovered fuels, czy paliw wytwarzanych na bazie odpadów, rozwiązać i upowszechnić, szczególnie w układach rozproszonych, dedykowanych dla gmin po prostu, które borykają się z problemem zagospodarowania odpadów wytwarzanych w swoich instalacjach regionalnych. To tyle pokrótce. Dziękuję bardzo.